Paweł, twoja pierwsza bramka w Ekstraklasie. Nasz klubowy operator powiedział, że pierwsza i ostatnia, ale to chyba taka kokieteria z twojej strony. Nie, no wiadomo, że żart. Mam nadzieję, że tych bramek będzie teraz jak najwięcej. Już worek otworzyłem, także mam nadzieję, że będzie wpadało częściej. Lider chyba nie taki straszny, bo gdyby nie ta pechowa sytuacja z końcówki pierwszej połowy, to być może teraz cieszylibyśmy się z 3 punktów na koniec. No dokładnie, dokładnie. W pierwszej połowie, poza, można powiedzieć, golem samobójczym, Piast nie zagroził naszej bramce i mieliśmy wszystko pod kontrolą. Druga połowa pokazała, że potrafimy powstać z kolan i uratowaliśmy remis. Pod koniec spotkania miałeś tam nieprzyjemne zderzenie. Powiedz, czy wszystko w porządku z tobą? Nie będziesz też? Tak, tak, bez żadnego urazu jestem. Wiadomo, trzeba troszeczkę dać od siebie czasami, żeby drużynie pomóc, także jestem bez kontuzji, zdrowy i gotowy na następny mecz.